Witajcie, mężki z tej strony Travel w kolejnym odcinku Saradon 4 na motykacji Kiedy Redux. Jako Polska. Tak, Polska A do Z, Mesjasz Europy, bardzo interesujące nazwy. Ale my już rozpoczynamy nasz atak, że tak powiem, bardzo skoordynowany. I widzę zielone światełka. I siadam do... Dobra. Słynna zasada, jeżeli jesteś na wyspach, to wygrałeś. Więc nie powiem, Szybkie to było. No zazwyczaj, kiedy się robi kilka rozkazów, to wtedy AI zaczyna szaleć i kompletnie nie wie, co się dzieje. Więc... Super. A my teraz tylko sobie łatwo tutaj wszystko weźmiemy, całą naszą armię. Do Szkocji i atakujemy. Dobra, to jeszcze w sumie zmienimy tych, żeby sobie mieli Strike Force. I pytanie jest, jak to jest z powietrzem. No, wrócili nieco tutaj powietrze, ale my mamy tyle tutaj supporta, że nie powiem, trochę z łatwością nam to przyjdzie. Dobra, jeszcze wyślijmy tutaj samoloty. A to nie jest ten. Tych. My musimy znaleźć o takich. I wyślemy tu. I powinni sobie poradzić. No teraz tutaj przysłali. Dobra. Więc no nie powiem, to chyba jeszcze nie jest koniec wojny. Nie, to jest koniec wojny. Więc zobaczymy, jak tu wyjdzie wszystko. Zgaduję, że niektóre państwa mają już tyle... Już tyle w wojnie siedzą, że zapewne będziemy mogli im ukraść coś. No, ale nie powiem szybko. Chyba przez to, że już tak mało krajów już jest. Dobra, więc tak, kraniemy najpierw wszystkie tutaj rzeczy. Bum. Jeszcze ich marynarkę. Bum. I tak. Belgię na pewno. Was też na pewno. Francja też. Mamy kory na nich? Tak, mamy kory. Francja też, Galicja też ma kory. Wy też na pewno, was nie wiem, wy też macie. Wy też na pewno, Malta też ma. Wy też macie, wy to na pewno macie, wy też na pewno macie. I okej, na razie tyle. Dalej. Tutaj. No w sumie wy nie macie, więc zobaczymy. Kogo jeszcze tutaj mamy? Was. Islandię. No to tak, bierzemy. Dalej. Wy. Nie mamy na was, więc to co zazwyczaj robią, to wtedy oddają takie Kanadyjczykom. Dalej. Algeria. No my nie mamy, ale czy Niemcy są w wojnie? Nie, tylko tyle państw jest w wojnie. Okej. Okay. Więc my to weźmiemy bardzo chętnie. Tak. Co to jest? Wenezuela. Nie, Wenezueli nie. Burkina Faso. To też. Nie wiem, co to jest. Tu. Muszę się przygotować. Zanektujemy Niger. Tak, i teraz możecie sobie to bindować. Okej, okay, teraz Sierra Leone. I to nie, bo nie już nie chciał to. Okej, okay, to jest to. Więc weźmiemy sobie. I dalej Kanada, weźmie sobie Wenezuelę. Jeszcze tylko sprawdzę. Na pewno. Wenezuelę i ta komuna, gdzie ona jest? Czad! Nie zauważyłem, że to jest w Czadzie. Dobra. Więc to też weźmiemy. Bum. Nie koniec. No i międzynarodówka upadła. My istniejemy. Jesteśmy szczęśliwi. Hurra, hurra. A teraz musimy się, że tak powiem, będziemy się desantować na Antantę. Więc teraz to sobie tylko lepsze czołgi poróbmy i ogarnijmy sobie. To więc niech tutaj się najpierw pokaże. Okej.
Więc tak, Algeria. W ogóle, bo wiecie, bo zazwyczaj jest tutaj ten przycisk. On się nie pojawia, jeżeli tutaj nie ma żadnej decyzji. Więc to jest fajne. Jeżeli chodzi o mechanikę. Algeria. No tak, tutaj damy. Politania. Tunezja. Też takie. Gwinea też może być. Że tak powiem. Tutaj jest dużo państw, które będą mieli takie same granice co wcześniej. I chyba to wszystko. Oni zaembargowali nas, bo w sumie zajęliśmy ich terytorium. Dobra, więc tak. Moglibyśmy to zrobić, zaanektować ich w ogóle, ale że tak powiem. Chyba poczekamy sobie jeszcze. Dobra, więc w międzyczasie, jak tutaj mamy siłę polityczną, no to popatrzmy sobie. Ten musi być. Ok, i teraz możemy robić przeciwko nim, bo kolejny nasz cel to jest atakowanie Kanady. Mamy na szczęście Grenlandię, więc to jest fajne. Ale myślę, że obecnie sobie zrobiłem tak jak mówiłem. Robię sobie wtedy taką przerwę w nagrywaniu, żeby sobie tutaj wszystko ustawić. Łoma się sobie jest. Ponieważ jak sami widzicie, no co nam zostało tak naprawdę, no tych pokonać. Bo jeszcze Amerykę Północną musimy zdobyć, więc Mesjasz Europy atakuje Amerykę. Wiem, to dziwnie zaśmiało, ale to tak będzie. Was tutaj nie mamy nic, więc to mi się podoba. Tutaj oczywiście mamy naszych pięknych sojuszników, których nas za bardzo nie obchodzi. A my w międzyczasie możemy sobie tutaj wszystko poustawiać, więc teraz krótka przerwa i ja w ciszy, dosłownie to zazwyczaj robię w ciszy, wszystko ustawiam tutaj, żeby zaatakować Kanadę. O. Stany Zjednoczone się powróciły. Idealny moment, żeby zaatakować Kanadę. Więc tak, już wszystko sobie tutaj ustawiłem, jeszcze włączyłem sobie produkcję współczesnych czołgów, więc w sumie możemy to wyłączyć jak na razie. I powiem szczerze, mamy już tyle fabryk, że nam nie wystarcza zasobów, więc nie mogłem odpalić mega produkcji czołgów. Mogę tylko tyle, ponieważ resztę zasobów posiadają nasi przeciwnicy. No ale jakoś pójdzie. Tutaj też słabo jest zaopatrzeniem. Próbowałem sobie jakoś to zmienić. No jakoś pójdzie to. Ok, w takim razie my to już puszczamy. Pytanie jest takie, dlaczego ci... A, bo jeszcze to musimy obserwować. No i oczywiście tutaj sobie to robiłem z tych poprzednich flot rzeczy, więc powinno być w sumie teraz ok. Dobra, uzasadnione. Wypowiadamy. Nawet nie musimy wzywać naszych sojuszników, bo jak sami wiecie, oni aż tak nie są ważni. Więc zobaczymy, czy to pójdzie aż tak prosto, czy nie będzie aż tak prosto, było prosto. No nie powiem, trochę długo to zajmuje. Podróż. Ok. Więc w głównej mierze chodzi o to, żeby się przebić na główny rond. Jak się przebijemy na główny rond, to powinno być wszystko ok. Jak sami widzicie, to trochę zajmuje. Możemy zrobić forsa tak, żeby to przyspieszyć. No oni mają? Dlaczego my zbijemy tak bardzo mało organizacji? Wiem, że atakujemy jeszcze w sumie tutaj zimę niby. Ale co jest nie tak z tymi... What the... Dobra, i tak wiem, że możemy sobie podesantować się i poniszczyć ich powoli, tylko że... Tylko naprawdę tutaj, że tak powiem, słabo to wygląda, jeżeli chodzi o to. Wiem, że mógłbym się desantować w bardziej znaczącym terytorium,
ale już postanowiłem, że tak będzie lepiej. Teraz jest pytanie, czy możemy się tego rozkazu się lepiej przez pewien czas. Dziś, żeby tutaj zdesantować nie całą armią, tylko tymi dywizjami, a te dywizje żeby dostały rozkaz tutaj. Tutaj część moich dywizji postanowiła, że jednak nie chce się desantować. A jedna się desantuje, gdy nie ma organizacji. To jest znakomicie. No i mogłaby sobie poradzić, tylko jakby miała organizację, to byłoby lepiej. Więc powolna wojna w Kanadzie się zaczęła. No i ona ciągle atakuje, kiedy nie ma organizacji. A, udało się. Nawet nie wiem, jak ale się udało. Dobra, więc czy mogłabyś się desantować teraz, nie wiem, tutaj? Ta jedna moja dywizja. Z nim ma rozkaz, więc jest ok. A tamci się nie mogą desantować, bo flota nie sięga aż tak daleko. Ok, teraz chyba powinni się zdesantować. Tych jeszcze też puszczę. A na Halifax. Pytanie jest, czy uda im się. Wow, nie, powinno im się udać. Jeżeli ma tyle organizacji. Tylko tą dywizję zmienimy, żeby się zdesantowała. O. U. I to powinno być lepiej. Tylko dlaczego wy przestaliście atakować? O nie, nie, nie. Przestań. Teraz zauważyłem, co się dzieje. Niech się część dywizji powróci. Damy wam to. Tutaj można sneaky ich zaatakować, tylko że nie powiem tutaj nasze dywizje kompletnie, ale nie mogą sobie poradzić z tą jedną. Tutaj kto nas, że tak powiem, atakuje, nie wiem. Czy ta agent Kowalski został zajęty? O nie. Dobra, mamy tutaj mega dużo, że tak powiem, fabryk do wykorzystania, ale raczej się nam nie uda szybko je wykorzystać. Tutaj jest już kolej. Dosłownie budujemy wszystko, cokolwiek. Czekaj, czy to oznacza, że Matinoba, to oznacza, że ona może dołączyć do wojny. Bo niestety tak to zostało zrobione. O, masz los. Jednak ta wojna nie będzie aż taka prosta, jak sądziłem, bo musimy jeszcze uznać, że trzeba tutaj wszystko sobie ogarnąć, a to jest naprawdę trudne do ogarnięcia sobie z tymi wszystkimi desantami w ogóle. Ale to powinno nam dać. To powinno też nam pomóc. No,
przy takim obrocie spraw, co to nie powiem, ale bardzo nam ułatwiło. No, od razu się pojedźmy tu. No i nie powiem, to teraz są fajnie nam pomaga. Okej, okay, ale was zamienimy na Strike Force. I maści los. Dobra, więc tak, połowa armii tutaj i atakuje. A ja akurat ten gościu jest. Okej, okay, tu. Ahaha, nie spodziewałeś się tego. Dobra, mamy tutaj dużo. 12 tysięcy. Wow, no to szybko tam no idzie, bo jeżeli mieliśmy, nie wiem, 20 tysięcy, no to nie powiem, mega szybko nam idzie, jeżeli chodzi o to. Dobra, Kanada powoli pada. Teraz jest pytanie, czy jeszcze jest inny major? Nie, tylko Kanada, ok. Więc będzie easy. Ciekawe, gdzie teraz ucieknie, gdzie ucieknie teraz król, bo jak sami pamiętacie, on uciekł do Kanady, a z Kanady też może uciec. O, i nasze, nie, nasze czołgi to one już są prawie całe wyposażone. Dobra, to był tylko chwilowy, że tak powiem, chwilowy brak zaopatrzenia, ale teraz to z łatwością nam idzie. No i też floty, za bardzo nie widziałem ich. Chyba po prostu nie wystawiałem. No właśnie, gdzie wy jesteście, państwo bandytów? Meksyk walczy z Kanadą? Meksyk walczy. Okej, okay, co się gdzieś zdesantowali? West Africa. Szczerze powiem, ja tam nie patrzę. O, Maroko. Maroko jest przeciwko nam. Nie powiem, zły wybór. Źle wybraliście czas. Londyn. Podoba mi się, że miasto się nazywa Londyn. Okej, więc teraz najgłupsza mechanika świata. Czyli musimy przez całą Kanadę przyjechać, żeby ich skapitulować. Tak. Wiecie co, nawet nie musicie ich atakować. Okrążcie ich i tyle. A nie, nie okrążyliśmy ich. Dobra. Weźmy tutaj jakieś rzeczy. Tutaj jakaś budowa jest. Nie powiem, ostatnio co zacząłem budować wszędzie lotniska, więc... Więc możemy dalej lotnisko budować. Dla wszystkich CPK. CPK dla każdego regionu. Tak, to jest bardzo ekonomiczne. Wow. Już się skończyło, czy... Ja buduję na Syberii, to nie jest aż... Na Syberii, na Rosji, to nie jest aż tak bardzo dobre. Dobra. Najmniej nie będę musiał przez pewien czas na to się patrzeć. I szczerze powiem, co tutaj dostali. Adaptable już mam, więc... Guerrilla Fighter jest dobre. Okej, okay, powoli tutaj się zajmujemy. Szczerze powiem, to co bym teraz zrobił, to bym zabrał tą całą naszą armię i ją już tutaj postawił. Ona będzie potrzebna do ataku na Amerykę. Jak to wygląda z tym? Nadal masz rozkaz? Pytanie jest takie, czy możemy jednego nie wziąć i on szybciej nie przyjedzie. Zawsze moglibyśmy z tych... O, powiedziałem, że to jest Nowy Meksyk, to się tłumaczy. Nie, to się nie tłumaczy na Nowy Meksyk. Ja wiedziałem... Ja po prostu wiedziałem, że tłumaczenie ostatnio brałem, ale nie pamiętałem, jakie było tłumaczenie. Tłumaczenie było Stany, właśnie Stany Meksykańskie. Więc... Nie powiem, trochę PPG zrobiłem. Okej, okay, lepsze rakiety. Jakby to nam było potrzebne.
Jak to wygląda produkcja? 5000 jeszcze czołgów i będzie znakomicie. Dobra, tutaj coś możemy dać. Army Speed, Army Logistic. To jest dziwne, że reszta państw ma poprawne portery, tylko my nie mamy. To możliwe, że po prostu jakiś, nie wiem, błąd z Polską się zrobił. Teraz błąd z Polską. No możliwe, że coś pozmieniali, dlatego tak jest. Republika Chin. Mesjańska Europa. Jesteś już prawie na miejscu? Jesteś. Ja chcę dokończyć ten odcinek już. Tym i kolejny po prostu będziemy atakować Stany Zjednoczone i resztę. Więc przygotujcie się na wielkie wkop Stanom Zjednoczonym. Okej. O, i najlepszy rosomak. Nie wiem dlaczego rosomak jest chrobak. I to co zawsze trzeba zrobić, czyli od razu jak się dostaje najlepszy, to bum bum bum. I tego usuwamy, bo ten jest starszy. I zamieniamy. I tylko 100 tysięcy rosomaków musicie. Okej, okay, widzę, że tutaj się... Tak! I pytanie jest, że... A, do Australii. Dobra, pytanie jest, z kim jeszcze walczymy. Nie mówcie, że nam zostanie... Jeszcze walka z pozostałymi. A, tutaj to wszystko jest. A, Argentyna przestała istnieć. Okej. Okay. A my nadal atakujemy, chociaż nam organizacja już tak spadła. Ale za to kolejne zmechanizowane dywizje tam jadą za nimi, więc nie powinno być problemu. Ostatni research. I... To wezmę. No i znowu musimy coś budować. No nie, dostaliśmy embargo, a Unia Afryka była naszym głównym dostawcą. O nie. Możemy od Konga wziąć. Ale te braki mnie bolą, bo dosłownie Południowa Afryka była tym, który nam dawał wszystko. Dobra, potrzebujemy. Okej, okay, pokonani i od razu tam dosyć sporo tego jest. Więc tak, flota. Wow! Nie zdobyliśmy wszystkiego? Aż dziwne. Dobra, weźmy sobie tyle. I tak, Portugalię oczywiście my weźmiemy. A, się rozbili na tej, to państwo. Okej, okay, Argentyna tak naprawdę wzięła wszystko z tego, więc ona weźmie sobie te wszystkie państwa, te małe. Okej, okay, wszystko tutaj zajęli i my Kanadę weźmiemy oczywiście. Możemy jeszcze jakiś statek wziąć, taki, który kosztuje 50. Dobra, weźmiemy ten. I my bierzemy całą Kanadę. No. Więc Argentyna tutaj się poszerzyła. Tutaj mają jakieś dziwne coś. A my oprócz tego jesteśmy w wojnie z tymi, więc... Call to Arms. No nie powiem, trochę słabo wam idzie. W takim razie wyślemy jedną armię i ona dosłownie z całego świata płynie? Nie, są tylko w jednym regionie. Dobra, to nice. Też mamy tutaj dużo portów, więc to za bardzo nam nie przeszkadza. Okej, okay, więc ja już będę kończył. W następnym odcinku oczywiście zaatakujemy Stany Zjednoczone. To już będzie w sumie końcówka, bo później to tylko tutaj będziemy musieli powoli ich atakować, więc... Wy z wami trochę... No to... Cześć!